Od 1 stycznia 2012 roku uczelnie publiczne i niepubliczne nie mogą pobierać od studentów opłat za egzaminy poprawkowe czy dyplomowe. Mimo to wiele uczelni to robi, bo to brak opłat oznacza dla nich duże straty finansowe. Jednak część studentów, którzy już ukończyli studia, zaczyna pozywać uczelnie o zwrot niedozwolonych opłat. Taką możliwość daje kodeks cywilny. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stoi jednak na stanowisku, że te opłaty są zakazane i chciałaby, aby jednak uczelnie nie omijały przepisów prawa, a studenci nie musieli pozywać ich, aby odzyskać swoje pieniądze. I dlatego planuje wprowadzić sankcje wobec tych uczelni, które nie stosują się do prawa o szkolnictwie wyższym i pobierają zakazane opłaty. Póki co jednak to są tylko projekty resortu, a zatem jedynym skutecznym środkiem na odzyskanie pieniędzy jest pozwanie uczelni po ukończeniu studiów. Wcześniej nie warto, no bo jednak to uczelnia decyduje o tym, czy da nam dyplom, czy nie.